Nazywam się Justyna Kosmala, jestem współwłaścicielką Bistro Charlotte i Baru Wozownia. Tomasz, jestem przedsiębiorcą i mężem Justyny, wspierającym ją w jej przedsięwzięciach gastronomicznych. Mam razem trójkę dzieci. Stefę, Halinę i Janka. Lubimy eksperymentować kulinarnie, ale lubimy też sięgać do tradycji i korzeni. A ponieważ mamy pewne rodzinne korzenie kulinarne, to odtwarzamy też przepisy sprzed lat. Chcieliśmy trochę odsłonić nasze święta, a te staramy się, żeby były tradycyjne. I właśnie kultywujemy te przepisy, które odziedziczyliśmy od dziadków i pradziadków Tomka, którzy byli też restauratorami. Dzisiaj przygotujemy napar rumiankowo-waniliowy, barszcz grzybowy zabielany śmietaną, sos tatarski domowej roboty z domowym majonezem i ciasto czekoladowe. Barszcz grzybowy mojego pradziadka. Jest to barszcz na bazie wywaru warzywnego. Nie jest wegański, jest wegetariański, ponieważ zabielany jest śmietaną. Seler obrany i pokrojony w duże ćwiartki. Wrzucam do dużego garnka z gotującą wodą. Cebulę obieram, kroję na ćwiartki i najpierw prażę na suchej patelni, na dość mocnym ogniu, tak żeby nabrała takiego przypalonego aromatu. Potem dodajemy kolejno wszystkie składniki włoszczyzny, czyli oczyszczone pory. Obieramy marchew, możemy wrzucić w całości, będzie łatwiej ją potem wyjąć z wywaru. Obieramy i kroimy na pół pietruszkę, ta jest wyjątkowo duża. Wrzucamy, potem dodajemy kapustę. Obieram największe liście, a młodszą część w środku kroję też na ćwiartki. Starczy tak naprawdę jedna ćwiartka na garnek wywaru. Dodajemy suszone grzyby. Będą się długo gotowały, więc nie trzeba ich wcześniej moczyć. Najlepiej, jeżeli to są prawdziwki, ale mogą być też podgrzybki. Na taki duży garnek trzeba dość sporo grzybów, około 100 g. I do tego wrzucamy nać pietruszki zawiązaną z liściem laurowym i przyprawy. Pieprz, ziele angielskie i my dodajemy kilka ziaren kolendry. Wywar należy posolić i powinien gotować się na wolnym ogniu dość długo, najlepiej 2 godziny albo dłużej. Po ugotowaniu wyjmujemy z wywaru warzywa i pozostały wywar odcedzamy przez sito. Do wywaru dodajemy śmietanę, żeby go zabielić. Ważne jest to, żeby wywar był gorący, a śmietana zimna. Wtedy jest szansa, że się śmietana nie zważy. I bardzo, bardzo intensywnie, szybko mieszamy, żeby powstała gładka emulsja. I zakwaszamy sokiem z cytryny. Cytryny to było dobro luksusowe przed wojną i barszcz zakwaszany cytryną uchodził za coś eleganckiego i luksusowego. Barszcz jest bardzo esencjonalny, grzyby dają niesamowity smak umami, do tego jest tłusta śmietana, kwaskowatość z cytryny. Jak na zupę grzybową jest to dość oryginalny przepis. Zabieram się za sos tatarski. Majonez do sosu tatarskiego robimy sami. W ogóle staramy się, żeby na tym wigilijnym stole były rzeczy zrobione od początku do końca przez nas. Żółtka wrzucam do naczynia, do tego wlewamy olej słonecznikowy, trochę soli, pieprzu, można trochę dodać cytryny i na najwyższych obrotach parę minut blenduje składniki. Ważne jest, żeby blender dotykał dna pojemnika i mamy gotowy majonez. Ugotowane na twardo jajka obieram ze skorupki, oddzielam białko od żółtka, bo białko będzie krojone w kosteczkę jak pozostałe składniki. Żółtko będzie gniecione widelcem z musztardą, śmietaną, chrzanem i majonezem. Korniszony kroję w drobną kostkę. Kapary, mimo tego, że małe, też jeszcze siekam na drobniejsze elementy. Grzybki, podgrzybki w tym przypadku i maślaki też kroję w małą kosteczkę. Wszystkie drobno posiekane składniki dodaję do miski z żółtkami. Mieszam wszystkie składniki razem i tak naprawdę mamy gotowy sos tatarski. Dla mnie sos tatarski jest daniem samym w sobie. Napar to jest taka nasza tradycja rodzinna, lubimy je robić, robię je razem z dziećmi. To są rzeczy proste do zrobienia, dają bardzo dużo przyjemności. Przygotowuję napar rumiankowo-waniliowy. Susz wsypuję do koszyka, żeby potem go odcedzić. 3 łyżki wystarczą, jest bardzo intensywny. Dodaję szczyptę wanilii, ta też jest bardzo intensywna. Dodaję miód, możecie dać inny słodzik, ale on bardzo podbija smak tego naparu.
wszystko mieszam, ja przelewam do termosu, który bardzo lubię, ale też lubię, że dłużej ten napar mam i dłużej utrzymuje ciepło. Ciasto czekoladowe Frédéric, ulubione ciasto moje i moich dzieci, przepisu mojej francuskiej przyjaciółki. Przygotujemy je razem, pomaga mi Stefania i Halina, bo robimy je bardzo często. Chyba pierwsze ciasto, które dziewczyny ze mną zaczęły robić. Czekoladę łamiemy na kawałki, wrzucamy do miski. Masło kroimy w kostkę. W rondelku mieszamy czekoladę i masło i podgrzewamy na małym ogniu, tak żeby się rozpuściły i połączyły ze sobą w taki czekoladowy sos. Do miski wsypujemy cukier i dodajemy jajka, rozbijamy je i dodajemy w całości. Do cukru i jaj dodajemy gorącą mieszankę czekoladowo-maślaną i mieszamy, żeby wszystkie składniki się ze sobą połączyły. Na końcu do czekoladowej masy dodaję 2 łyżki stołowe mąki. To bardzo niewiele, ale dzięki temu nie ma tego mącznego posmaku. Ciasto jest bardzo miękkie, aksamitne, takie wręcz płynne w środku. Gotową masę przelewam do formy i wstawiam do rozgrzanego już wcześniej piekarnika na 200 stopni. Ciasto piecze się bardzo krótko, około 25 minut. To nasz ulubiony przepis, jest bardzo prosty do zrobienia, robimy go razem. No i strasznie przyjemne jest wylizywanie potem wszystkich misek i garnków po czekoladowej masie. To ciasto czekoladowe jest bardzo miękkie i domowe, więc ono się kruszy i może tak nie wygląda, ale w smaku broni się stuprocentowo. To są nasze ulubione wigilijne potrawy, które cokolwiek by się działo, to zawsze powtarzamy co rok. Smacznego!